Cześć, witajcie, jestem Ryczku, witajcie w kolejnym odcinku z gry The Last of Us Part 2 na naszym kanale. Nie pamiętam na czym, jak my tutaj tak jakby zakończyliśmy, bo nie grałem miesiąc, nie, tak na serio, nie grałem przez tydzień i tam średnio pamiętam, w sensie pamiętam, no ale tak pamiętam, tak malutko. Nie wiem, coś mi się kojarzy. Nie do końca. No dobra, chociaż tak nie do końca. Chciałem powiedzieć, dobra, wchodź. A tu jest drabina. A ja tak szukam, jak wejścia. Pies się drze. Proszę wszystkich, nawet psa, żeby mi nie przeszkadzał ten ruff, ruff. Jeszcze się wydrę. Jakby co, jak ktoś do mnie strzeli, to szybko zareaguje. Mam te autocelowanie. Nikogo mi nie namierza, więc raczej nikogo nie ma. O, alkohol. Przy okazji może ja sobie bym... tłumik zrobił. Co jeszcze? Ja bym się może wyleczył. Oki. Mimo, że tak mało, wiecie, miałem w miarę dużo życia, to i tak się wyleczę. Lepiej mieć już pełne, niż nie mieć w ogóle. Tak. Dobra, tutaj raczej nic nie ma. No to chodźmy. Lew gdzie tak w ogóle? On? Za mną, dobra. Ciekawe, co teraz będzie. My tutaj przy tych drzwiach zakończyliśmy, jak dobrze pamiętam. Co mogę zrobić? A, apteczkę, nie chcę. Chociaż w sumie... Nie, dobra, zostawię sobie, może coś zrobię. Może Abby nie będzie na tyle głupia i coś da radę zrobić. Najbardziej mnie śmieszy to, że umie zrobić urobombę, ale nie umie zrobić prostego mołotowa. Wiecie, to mnie najbardziej śmieszy. Fabi. Okej, dokąd teraz? Czekaj, niech zgadnę. Do góry. Tak. Jak ja lubię wybijać szyby. Co to, winda? Tak to wygląda. Hej, ściągnij te drzwi. No okej. Wiecie, co wam powiem? Ja mam też lęk wysokości i zaczynam się bać. Popatrzmy do góry. Szybciej, ja chcę stąd wyjść. Mimo, że tam nie jestem jako Abby, tak naprawdę tu i tak mam taki... Gdzie ja chcę już stąd wyjść? Dajesz, otwieraj to szybko! Ja mam też lęk wysokości. Okej. Okay. Tak w ogóle, tak popatrzcie. Oni niby tak w ogóle nie używają broni, nowych rzeczy, takich wiecie, starego świata, a tutaj nagle, o, tak po prostu, winda. No. Myślałam, że nie lubicie prądu i grzecznych wynalazków starego świata. Robimy wyjątki. Zwłaszcza dla żołnierzy. Bardzo wygodne. Dobra. Przeczytajmy karteczkę. Przekażcie pozostałym, że na końcu, że koniec rozejmu zostawili pułapkę na jednym z naszych prób. Musimy pokazać im, że jesteśmy silni. Zabierzcie swoich najlepszych żołnierzy i wysilicie ich w głąb terytorium wroga. Zaatakujcie każdego wilka, którego spotkacie. Nie zważajcie na wiek. Muszą usłyszeć, co chcemy im przekazać. Więc wciąż lubisz prorokinię, mimo że jej wyznawcy chcą cię zabić w jej imieniu? Ona by tego nie chciała. W jej księgach nie ma przemocy. Powiedz to lepiej swoim. Nie wieszaliśmy ani nie kamienowaliśmy ludzi, póki żyła. Przekręcają znaczenie jej słów. Wysoko tu. Dobrze. Co mnie martwi, tu jest wysoko, że aż są chmury, a ja mam lęk wysokości i już mam gęsią skórę, kiedy tylko na to patrzę. Co to jest, to kurwa? No chyba cię posrało. Lew. No chodź. Kurwa. Pójdziemy powoli.
Nie wiem, chyba czy dam radę. Was posrało. Nie jest tak źle, jak wygląda. Gdybym sam tam był, to bym już się zestrał. Jak ostatnio byłem na 200 tam metrach, był na takiej, jakby to powiedzieć, na takim ala spadochronie byłem, co nie tak, takim spadochronem można to nazwać, to tak się bałem, że to zaraz pęknie, albo że spadnę prosto do tego oceanu, do tego Adriatyku, jak byłem w Chorwacji, aż się prawie zesrałem. Balans, balans. No. Przynajmniej jest to pełna droga. Ludzie często wychodzą? Pewnie. Kłamiesz. Nieprawda. Ło. Znaczy, to nie jest najpopularniejsza droga. Po prostu nie patrz w dół. Nie no, na serio. Szlak. Zabiję cię, Lef, jak dojdziemy. Jak się czujesz? Czekam na tę prawdziwą siłę. Na popasie. Wypasie. Co? Nieważne. No popasie. Mówi się wypasie, Lef. Musisz tu zaraz pęknie. Co jest między tobą i twoim kolegą Owen? Nie teraz. Boże, Lef, serio? Sytuacja była bardzo krępująca. Idź już! Proszę, szybciej, szybciej. Zaraz się zesram. Udało się! No chodź! Czy możemy się chwilę mną pozachwycać? Jeszcze nie. Dlaczego? Dlaczego? Sama zobaczysz. No chyba cię posrało. Wszystko będzie dobrze. Patrz na mnie. Szlak. Tylko mała deseczka? Na serio? Chyba was boli. Łeb was boli. Boże, ja się nie boję aż tak bardzo jak Abby, bo to jest gra, no ale i tak jak na to patrzę, to aż, no aż mi źle. Jakim cudem nie jesteś przerażony? I nie cytuj mi tu proroki. Nigdy nie bałem się wysokości. A czego się boisz? Ja to jeszcze tak oddalę i zrobię fajnego screena. I tu chyba dam na miniatura. Jak znajdę, albo znajdę coś lepszego. Coś z tego, co porobiłem, wybiorę, wiecie? I dam na miniaturę. Boże, dobra, tam już się kończy ten most. Jeszcze trochę. No chyba was posrało. O kurwa! Skup się na mnie. Nie dam rady, Lef. Nie dam rady. Oczywiście, że dasz. Nie dam. Dasz radę. No dalej. Okej. Trzeba lepiej balansować. Lewy, czyli tym balans. Czyli tym, którym idę, też robię balans. Przynajmniej wiem, jak to wygląda, gdy teraz tak bym zabiła. Już niedaleko. Dasz radę. Przynajmniej patek wibruje. I po tym wzdechłym, gdy się zbliżą do krawędzi. Ostrożnie. Już niedaleko. No chyba was. Dobra. Co z tego na pewno wybiorę na screena? W sensie na miniaturę. Kręci mi się w głowie! Abby! Trzymaj się! Żyjemy dzięki tylko temu brodzikowi, czy co to tam jest? Nie, to jest basenik. Zwykły, najzwyklejszy basen. Żyjemy dzięki temu, że tu był basen. Się dziwię, że tu jest jeszcze woda, bo to mnie bardziej dziwi, że nie odparowała w tym długim czasie, bo tutaj raczej nikogo nie było. Thank you.
Idziemy? Dasz mi chwilę? Proszę. Właśnie dopiero odpaliłem, jak zwykle zagardałem na 17 minut, potem może nam jeszcze dodam z 3 do pół 20, tak nie wiem, 20 pewnie parę będzie. Już nie mam aż tak dużej gęsi skórki, nie wiem. Z jej wysokości to dosłownie taką reakcję mam podobną do Abi, że aż... Dobra, uspokój się. Nie ma, to się dzieje tylko w grze. Byłeś niżej. Jak to? To właściwy budynek, ale nigdy nie byłem w tej części. Most zaprowadził nas na jego tyły. Nie wiem, co tu jest. No dobra. Poszukajmy jakiegoś zejścia. Mhm. Czyli on nie wie, co tu jest? Dobra, ja tu zanurkuję, może coś znajdę. O! Illinois. Illinois, 1000... Ile? 1000... Chyba... Nie mogę się przyjrzeć, 1818. Chyba tu już zauważyłem drzwi, jakby co, to mam broń gotową. Ale może... Abi, weź przeładuj na zwykłą amunicję. Thank you. Dzwoni mi w uszach. Jeśli to wszystko, to nie. Może to nie było szczęście. A może było? Niektóre wilki wierzą w Boga. Słyszałem, jak się modlą. No cóż, ale ja nie. Jeśli mam umrzeć, to dla siebie. To co tu właściwie robisz? Dlaczego po nas wróciłaś? Poczucie winy. No, prawda, potem śnie. Nie byłaś nam nic winna. Musiałam po prostu ulżyć sumieniu. Darmowe Wi-Fi dla gości hotelu. Hasło to 12 18 79. Sześciocyfrowa jakby kod do sejfu, tak to bynajmniej wygląda. No chodźmy. Raczej tutaj niczego nie ma, tak bynajmniej mi się zdaje, w sensie na razie nie ma zagrożenia. Bo gdyby było, to by lew albo kłócał, albo by powiedział, bo ma coś tam w zwyczaju takiego. Jak widzicie, nie kłóca, a poza tym jakby co to strzeba i mogę zawsze zapis wczytać. Ostrze mam. Tutaj tabliczka do hasła. Okej. Tu nic nie ma. Zobacz mi. No dobra, jaki jest kod do tego sejfu? 6-cyfrowy. Stawiam, że to jest hasło do Wi-Fi. Jak zgadnę, to jestem mistrzem. 12, 18 i tam było chyba 79. Chyba. Jak zgadłem, to jest na serio super. Zgadłem! No hasło do Wi-Fi. 17 tabletek, trochę saletry. Może być. Tu jest schody, jak jeszcze drzwi. Tędy zejdziemy. A to ja jeszcze nie chcę. Zejdziemy na ulicę, będziemy tuż przy szpitalu. To ja tędy na razie nie chcę. W sensie na razie nie chcę, ja bym wolał sobie tutaj popatrzeć, bo ja wbiegłem w pierwsze lepsze drzwi. Bez patrzenia. Batonik. Jak ja uwielbiam tłuste szyby. Ale mam trochę stresa. Dobra, tu widzę notatkę. A najpierw się rozejrzę tak tutaj do końca. Mam możliwość zrobienia ostrzy później, ulepszenie broni, ale tego na razie jakoś nie potrzebuję. I notatka. Poszukiwanie zostawia cennych przedmiotów na widoku w czasie dyżuru, w szafce z artykułami higienicznymi, w poczekalni jest safe, kod tamto jest taki sam jak do Wi-Fi, czyli dobrze zgadłem. To jest jeszcze taka podpowiedź, jakby ktoś się nie zgadł. O, albo bym przegapił szafeczkę. A w niej 7 leków. Ile ja już mam leków? 57.
Otwórz więcej naboi. Całe drzewko. A ja teraz tworzę, mam nadal w sensie pojemność. Nie, mam pojemność w sensie taką. Dobra, mam pojemność większą i tworzę po 3 na raz. Mam 4 w magazynku. W ogóle sobie chyba przeładuję, albo nie wiem. Dobra, na razie nie. Tu już chyba raczej wszystko. Tam jeszcze były jedne drzwi, więc do nich pobiegnę. Wolę raczej chodzić z tym. To jest moim zdaniem mocniejsze od strzelby. Raczej nie, no ale tak bynajmniej wygląda. Taki pokoik. Cześć, Lewi. Którędy ty weszłaś? A, ty za mną. Pewnie. Ta, to tutaj wychodzi. Czy już wszystko tutaj sprawdziłem? To co? Idziemy przez te tu. Trzymam i otwieramy. Ło. To tylko ciało. Ktoś z twoich? Nie. Spójrz na ubranie. Fedra. Masz. Będzie tam ciemno. Dał spojrzeć. Więc tak to działa. Seb, Wiktor i Irena nie żyje. Avery i Maeve zginęli. Zaginęli. A ja zostałem ugryziony. Wielkość gniazda przerosła nasze oczekiwania. To jest gniazdo zarażonych. Próbowałem ich wysadzić, ale... Pierdolone detonatory okazały się wadliwe. Oczywiście, że zginę przez niekonwencjonalność Fedry. Lew, czy w tym budynku są zarażeni? Zawsze zjeżdżamy windami na dół, więc nie wiem. Chyba tak. Tutaj jest gniazdo według tego, co tutaj było napisane, więc raczej tak. Ostrożnie. Za bardzo się pochyliłam. Zarodniki. Załóż maskę. Nie mam maski. Nie uznajecie masek, czy jak? Nie było czasu. Ja. Spróbuję coś znaleźć. Zostań tu. Odsuń się. Jeszcze. Szybko musisz wejść, żeby za dużo zarodników tu nie wleciało. To módl się, żebym przeżyła. Nie może tu zbyt dużo zarodników wlecieć. Dobra. Maska przeciwgazowa. Taśma. Mam na maksa taśmę, pistolet. Raczej ten rewolwer. Zdejmę raczej tłumik. Jak będzie trzeba, to na szybko, wiecie. Kliknę jeden guzik i to jest założone. Daję mi tak dużo amunicji, więc sobie trochę postrzelam, jak będę mógł. Z tego pistoletu. Tam te drzwi na wprost.
Abi. To było. Rozwalone. O, maska. Zastrzelił się. Też Fedra. Wiesz co? Musisz umierać, nie rozwalaj maski. Dupek. Chyba szalałam. Cichacze. Przynajmniej wiemy, że to nie jest zbyt duże zagrożenie, bo to jest albo biegacz, albo cichacz. To nie jest klikacz. Jakby to był człowiek, to już by dawno wyszedł. To jak to są cichacze, a że ja ich nienawidzę, to raczej wezmę strzelbę. Albo nie, bo w sumie... Raczej do tego dają mi więcej amunicji. Seria wyłączona. Chyba tu jeszcze jest pokój. Ty widzę, ale zanim, to ja chcę jeszcze sobie zobaczyć, czy tutaj czegoś nie znajdę dodatkowego. Przy okazji, kiedy był zapis, mniej niż minutę temu, czyli po wejściu do tego pokoju, czyli pewnie jak to podniosę, to oni uciekną tamte. Bynajmniej tak mi się zdaje, no chyba, że do każdego pokoju jak wyjdę, to jest zapis. Jest co? Dobra, wracam do lewa. Cichacze! Czyli temu był zapis. Ile mamy czasu? 4 minuty, dobra. Robię tak, ja temu szczerze zbytnio nie ufam. Zapis ręczny, please. Kurde. Pomysł. Robimy to tak. Po prostu szybko biegniemy, to jest raczej na hita. Kutasiarze! Ej, wy! To już? Tak. Dobra. To było wszystko. Wystrzeliłam się ze wszystkiego, więc zmieniam amunicję, aby ją od razu przeładuj. Ja tych dranit, no, nie powiem, no po prostu nienawidzę ich. Jak na nich patrzę, to mi się żygać chce. Przy okazji sobie apteki użyję. Muszę też ulepszyć to.
Ostrze mam tylko dwa, więc jak będzie klikacz, to będzie trudniej. Wiecie? Przynajmniej sobie jeszcze rzeczy pozbieram. Może raczej pójdę, będę chodził z tym, bo mam teraz do tego max. No ale trochę ich tu było. Wy trochę mieliście amunicji. Więc to dla mnie jakiś plusik. Tamci wiecie, którzy tutaj wcześniej byli, zostawili mi... Kurde, były tu automaty, mogłem z nich przyciągnąć jedzonko. A i musimy też pamiętać, że czasami są te wrośnięte, te kupy gówna, w ściany. To muszę sobie wziąć to pod uwagę, bo raczej tak malutko ich by nie dali. Chyba, że to będzie było tak, o, po prostu na szybciutko, rozwal 5 czy 10 i tyle było z twojej walki. Pewnie coś tego z tyłu. Kurwa, kurwa, kurwa. I tutaj też była amunicja. Teraz zbieram na ostrze składniki, bo mam tylko dwa ostrza, a ostrze to jest super broń na klikacze, bez tego się nie da zabić klikacza. To dla ciebie. Jesteśmy zbyt wolni. Szybciej się nie da. Martwi, a martwi? Nie pomożemy twojej siostrze? No właśnie. No. Będzie dobrze. Widziałaś jakieś zejście? Nie. Kurczę, chciałbym trochę więcej ostrzy, teraz ulepszyłem broń, to wiecie, to mi maczetka starczy na jakieś 7-8 zabójstw. Kabel. Lew, weź ciągnij. Abi, a może to? To wąż strażacki? Lew, zrzućmy go. Dobra. Lew ten wąż zrzuci i będziemy kończyć ten film, jakoś tak myślę. Dobra, i to by było w sumie na tyle w tym odcinku. Ja byłem Ryczką, na razie, no i cześć. Pa, pa, widzimy się w kolejnym odcinku z gry. Hej, The Last of Us Part 2. Pa, pa.